Dzień dobry z rana i witam w kolejnym vlogu treningowym. Jest godzina, patrzę na zegar, tam 4:30, bo wstałem właśnie, jadę na szkolenie do Katowic. Tak więc po drodze będę montował tego vloga i dzisiaj będzie wyjątkowo dwa treningi. Będą dwa treningi z tego względu, że po prostu stwierdziłem, że nie będę tak dużo i często wrzucał tych vlogów treningowych, bo chciałbym po prostu, żeby większość odcinków była merytoryczna na tym kanale. No a myślę, że jak tak każdy trening bym wrzucał, to trochę za często, więc pomyślałem, że wrzucę dwa. Od razu będzie większa dawka jednorazowo. Dajcie znać po prostu, jak to będzie w odbiorze. No i do zobaczenia. Okej, tak więc tak jak mówiłem, pokażę Wam dzisiaj dwa treningi, góry ciała i dołu ciała. No i zaczynamy od pierwszego treningu, czyli treningu upper. I w tym wypadku, tak jak mówiłem też już wcześniej, zaczynam to od prostej wstawki do stania na rękach. Czyli mam dwa oddzielne treningi w swoim planie poświęcone tylko i wyłącznie staniu na rękach, ale przed każdym treningiem góry ciała robię jeszcze taką wstawkę po to po prostu, żeby zwiększyć tą częstotliwość. No a nie chcę też odpuszczać siłowych rzeczy, stąd po prostu w taki sposób to rozwiązałem. Drugie ćwiczenie, czyli hip pulls, ponownie, to też już Wam pokazywałem w poprzednim vlogu. Tu mam małe przełomy, bo udało mi się już nawet dojść do 19 około sekund stania na rękach po takim odejściu od ściany. Tak więc fajnie zaczynam to czuć, zaczyna to jakoś tam wychodzić. Oczywiście jak to z każdą nową umiejętnością, czasami jest tak, że wyjdzie po prostu super i będzie wchodziło wszystko na treningu i stoję 10, 15 sekund i tak dalej. A czasem jest tak, że z każdym jednym podejściem zaliczam glebę i po prostu się nie trzymam. Tak więc tak to po prostu etap nauki wygląda. I to też, żebyście byli świadomi, bo niektóre osoby sobie często wyobrażają, że nauka jakiegoś nowego elementu to jest szybko, łatwo i przyjemnie. No ale to wynika trochę z tego, że my widzimy w mediach społecznościowych efekt końcowy, a najczęściej to jest więcej tak naprawdę porażek jak tych małych sukcesów, no i to po prostu trzeba brać na klatę, tak to wygląda i po prostu trzeba nie odpuszczać, być regularnym. Tutaj po tej wariacji oczywiście spróbowałem sobie toe pulls, czyli korekta w drugą stronę, no i tu też już mi się pojedyncze powtórzenia udaje robić, ale zazwyczaj jeszcze są to gleby. Kolejne ćwiczenie, ćwiczenie główne tego pierwszego treningu upper, to jest podciąganie się z obciążeniem, podchwytem. Tutaj przyjąłem sobie taki schemat serii 5x6 po to, żeby tą objętość nabić, ale nie chcę też, żeby zmęczenie budowało się na tyle duże, żebym tracił na prędkości i na precyzji ruchu. I razem z podciąganiem podchwytem robię sobie pompki na kółkach, tylko w takiej wersji, gdzie kółka na końcu ruchu odwracam do zewnątrz. I to jest, powiem Wam, taki game changer. Chyba nie znam bardziej pompującego ćwiczenia na klatę. Tak więc jeżeli generalnie robicie sobie pompki takie na dipy, raczej na kółkach, to spróbujcie właśnie tej wersji z rękami skręconymi do zewnątrz. Naprawdę jest sztos, tylko na początku polecam może spróbować same utrzymanie kółek w tej pozycji, bo no jednak łokcie muszą być tu wyprostowane, więc w ogóle no trzeba zbudować jakąś odporność na tą pozycję, więc polecam od tego zacząć. Ale same te dipy na kółkach odkręcone naprawdę są super. No i tutaj też wykonuję na tej samej zasadzie 5 serii po 6 powtórzeń, gdzie w pierwszym tygodniu nie dałem rady zrobić wszystkich takich czysto ładnie z odwróceniem kółek. W drugim dałem, bo już jestem po tym drugim treningu, kiedy nagrywam dla Was ten komentarz, więc wiem, że dałem radę, więc jest do przodu progres. I to jest jeden z tych przykładów, gdzie właśnie nie progresuje ciężarem, powtórzeniami, tylko jakością ruchu i jakby dokładnością, tak? Czyli robiłem, powiedzmy, tam w ostatnich dwóch seriach już zwykłe dipy, bo nie byłem w stanie dokręcać tych rąk, tak teraz tutaj już zrobiłem z dokręceniem, więc też jest odnotowany progres.
był więc taki bazowy pierwszy blok, blok ćwiczeń podstawowych w tym treningu. Natomiast w drugim bloku mam kolejne dwa ćwiczenia połączone w super serię. W tym wypadku to jest wyciskanie na skosie, na wysokim skosie, bo mam tu 45 stopni ustawione, i wiosłowanie jedną ręką. I po pierwsze są to ruchy odwrócone do tych, które robiłem, czyli jakby pracuję pod zupełnie innymi kątami, bo tam było w pionie, tutaj jest w poziomie. No i też po prostu w skali tygodnia staram się pod każdym możliwym kątem te mięśnie przepracować. Natomiast tu bardzo ważny aspekt tej części treningu, czyli w tej części B1, B2, już skupiam się na pracy bliższej upadku, czyli staram się, żeby ten zapas już był zdecydowanie mniejszy, nie patrzę na to, jeżeli ten ruch aż tak zwalnia. Tutaj zależy mi na tym, żeby zmęczyć odpowiednio mięśnie, więc tutaj pracuję sobie do RIR, czyli powtórzeń w zapasie około 2-1. Tam w którejś serii nawet zdarzyło mi się mieć RIR 0, czyli po prostu popracować do upadku mięśniowego. Tak więc tu wykonuję takie 3 serie łącznie, powtórzeń, zakres 10-12, ale nie patrzę tak na te powtórzenia, tylko bardziej na to, żeby faktycznie osiągnąć te zamierzone RIR, czyli te zamierzone zmęczenie, bo tak jak mówię, głównym założeniem tej części właśnie jest doprowadzenie do tego zmęczenia mięśniowego i tyle, jakby bez większej filozofii. Ostatni blok treningowy to taki trochę prehab, przygotowanie też stawów na dalsze wyzwania treningowe, że tak powiem. No i też rzeczy, jakby, które są spójne z moim treningiem, ponieważ no, cisnę te stanie na rękach, więc tutaj na przykład pierwsze ćwiczenie, czyli wznosy w leżeniu na ławce, te takie Y, to one mają pomóc również wzmocnić trapy, wzmocnić ramiona do tego ruchu zgięcia ramion nad głowę, tak? Czyli po prostu no mają tutaj się uzupełniać z tym treningiem mobility i z treningiem stania na rękach, po prostu w ten sposób to planuję. Kolejne ćwiczenie, no to już typowe wzmocnienie stożka rotatorów, czyli rotacje z handlem. Bardzo lubię te ćwiczenie, wiem, że mogłoby być troszkę kolanko wyżej, natomiast samo ćwiczenie jest naprawdę spoko. I na koniec ostatnie ćwiczenie, klasycznie tricepsik, czyli czaszkołamacze, jak to po polsku się nazywa, to ćwiczenie przepięknie. Dlatego właśnie wolę używać angielskich nazw, bo niektóre nazwy, jak się przetłumaczy, to brzmi to dość zabawnie. I tu ta część treningu to są tylko dwie serie, natomiast dość wysokie zakresy powtórzeń. Tutaj raczej staram się pracować na takich ciężarach, aby uderzać w zakres 10-15 powtórzeń. Także tak wyglądał trening góry ciała. No pompa po nim bardzo duża, mimo że jakby pompa nie jest tutaj celem głównym samym w sobie, ale jest, tak czy siak ona jest, no bo ten trening też nie jest łatwy, szczególnie mówię, te dipy na kółkach, no spróbujcie sami, robią naprawdę robotę. No i witam Was w drugim treningu, w treningu dołu ciała i zaczynamy od lekkiej rozgrzewki, czyli poza jakimiś standardowymi rzeczami typu rotacje i tak dalej, no to robię tutaj kilka innych ćwiczeń, które Wam po prostu pokażę i między innymi jest to rozciąganie w gołębiu, czyli rozciąganie pośladka, rozciąganie rotacji zewnętrznej w biodrze. I tak, to jest rozciąganie statyczne przed treningiem. Robię tutaj pół minuty na stronę. Tak naprawdę minuta nie wpływa znacząco w żaden sposób na obniżenie wydajności na treningu, a nie oszukujmy się, dopóki nie jesteśmy sportowcami, to te 5% obniżenia wydajności też nie ma znaczenia, więc nie dawajmy się ogłupieć i nie bójmy się minuty rozciągania przed treningiem. Mówię o tym po prostu, bo takie głosy często słyszę. Dalej takie ćwiczenie na poprawę rotacji wewnętrznej, czyli taka izometria na wałku. I wałek jest po to po prostu, żeby go ściskać nogami i ciśniemy kostkami na zewnątrz, próbując utrzymać chwilę pozycję. Czyli właśnie rotacja wewnętrzna w biodrze. No i dalej jakieś klasyczki typu precelek wykroku i tak dalej. No i część główna tego treningu dołu ciała ma trochę nieco inne założenia, bo tutaj nie kumuluję objętości na takim samym obciążeniu, tak jak to miało miejsce w przypadku treningu góry ciała, tylko tutaj najpierw robię sobie rampę do jednej ciężkiej serii na 6 powtórzeń. I to też nie jest jedna ciężka seria na, powiedzmy, jakieś określone RIR czy określony procent ciężaru maksymalnego, bo po prostu, tak jak mówiłem też wcześniej, to jest jeszcze taki rehab dla moich pleców, więc nie cisnę tutaj tak, jak dam radę, tylko cisnę na tyle, na ile czuję się ok jeszcze z plecami i staram się troszkę co trening dorzucić. Tak więc tutaj ostatnia seria z rampy to było 6 powtórzeń na 90 kg,
Drugi trening też mam już za sobą, więc tam dorzuciłem jeszcze 5, było 95. I potem robię tak, po prostu z tej topowej serii, którą zrobię, z tej serii na maksymalnym, powiedzmy, obciążeniu na ten moment, odejmuję jakiś procent i robię 3 takie back-off sety, czyli serię na odejście już z mniejszym ciężarem. Czyli tutaj w tym wypadku zrobiłem sobie 3 serie na 80 kg jeszcze po 6. No i to jest jakby pierwsza część treningu, czyli tutaj robię tylko jedno ćwiczenie główne, w tym wypadku to jest przysiad. No i też dlaczego w taki sposób? No dlatego po prostu, że budowanie siły też wymaga jakiejś objętości treningowej. Natomiast ja nie chcę kumulować tej objętości treningowej na dużym obciążeniu z uwagi właśnie na te moje plecy. Dlatego robię tu jedną serię, która ma być takim bodźcem siłowym, a pozostałe serie robię na odejście, jednak staram się jak najbardziej utrzymać tą wysoką intencję ruchu, wysoką intencję pokonania oporu, czyli po prostu w górę staram się jak najszybciej podnieść z tego przysiadu i w ten sposób jakby utrzymać ten wysoki bodziec. Po części głównej mamy ponownie 2 ćwiczenia w super serii i tak jak w przypadku góry ciała, tutaj na tą część treningu również jest proste założenie. Spompować mięśnie, doprowadzić je w okolice granicznego zmęczenia. I to pierwsze ćwiczenie, które teraz widzicie, jedno z lepszych ćwiczeń, które znam z masą własnego ciała na tył uda. No oczywiście z masą własnego ciała plus ja tu trzymam hantla, ale generalnie można to potem rozwinąć. Pewnie wam pokażę w fazie intensyfikacji. Natomiast samo to ćwiczenie to jest uginanie haropa, harop curls, jakoś tak to się nazywa. Naprawdę bardzo spoko, tylko oczywiście trzeba pamiętać, żeby to robić w odpowiedni sposób, czyli najczęściej błędem tutaj jest to po prostu, że doklejamy biodra, tak jak ja tutaj robię, to do drabinki, czyli ułatwiamy sobie znacznie ruch. Tu trzeba pamiętać, żeby zginać się w biodrze i prostować w biodrze. No i drugie ćwiczenie to siłowniany klasyk, czyli wyprosty nóg na maszynie. Ja akurat to robię w wersji jednonóż i tutaj takich serii robię 3 oczywiście, czyli najpierw robię te uginania przy drabince, blisko upadku, jak tutaj widać, już ciężko mi się prostuje te biodra na koniec. Natomiast ostatnią, trzecią serię na wyprostach na maszynie robię sobie w formie drop seta, czyli po prostu co jakiś czas, kiedy dojdę już do maksymalnych powtórzeń na danym ciężarze, ściągam ciężar i robię jeszcze tyle powtórzeń, ile dam radę, aż zamknę, że tak powiem, całą szafę, czyli aż dojdę do minimalnego ciężaru, jaki mogę założyć i już tam też nie jestem w stanie zrobić kolejnego powtórzenia. Po prostu to jest forma intensyfikacji treningu. Nie jest ona ani lepsza, ani gorsza, po prostu wprowadza jakąś wariację do treningu, więc też nie róbmy z tych metod specjalnych jakiejś religii. Po prostu to pomaga zintensyfikować trening, wprowadzić wariację, ale jest tak samo skuteczne jak zwykłe pompowanie blisko upadku, tak więc naprawdę nie ma tutaj co dużo o tym gadać. No i ostatnie 2 bloki tego treningu dołu ciała, no to tak jak już wam ostatnio wspominałem, jest to blok poświęcony na poprawę zakresów ruchu i mimo, że to wygląda jako trening typowo siłowy, no to to jest trening nakierowany na poprawę zakresu ruchu, no ale tak to też powinno wyglądać, bo zakres ruchu to nie może być tylko rozciąganie pasywne, tak jak większość osób sobie to wyobraża, że siadamy i rozciągamy, tylko właśnie to musi być siła w tych krańcowych zakresach ruchu i wtedy faktycznie otwiera nam się dostęp do tych zakresów. Tak więc tutaj też widzę poprawę już po tych kilku treningach. Natomiast więcej o tym mówiłem wam w poprzednim odcinku, tak więc jak chcecie tutaj coś więcej o tych ćwiczeniach posłuchać, to po prostu odsyłam tam. Tak więc no, dajcie znać, czy wam podoba się ta forma vloga, gdzie wrzucam 2 treningi. No i jeśli tak, to oczywiście będę kontynuował. Tak więc do następnego. Dzięki i cześć.